Teraz pytanie, czy jest jeszcze nadzieja na podjęcie intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla w naszym narodzie? Otóż, kochani Państwo, zanim postaram się merytorycznie odpowiedzieć na to ważne pytanie i zagadnienie, które stawia nam wszystkim nasza droga pani redaktor Krystyna, to pragnę przekazać taką, myślę, że niezmiernie cenną, ważną, przepiękną informację z ostatniego tygodnia. Otóż w święto świętych Cyryla i Metodego, jak wiemy, oni zostali nieprzypadkowo nazwani apostołami Słowian i których właśnie Kościół Chrystusowy podniósł do rangi patronów Europy, to w tym dniu Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup i metropolita szczecińsko-kamieński, profesor Andrzej Dzięga, podniósł dotychczasową parafię pod wezwaniem Chrystusa Króla w Świnoujściu do rangi i godności sanktuarium Chrystusa Króla. W tym brzmieniu, w tym tytule jest to, o ile mi wiadomo, pierwsze sanktuarium Chrystusa Króla z figurą Pana Jezusa Chrystusa jako Króla Polski, przepiękną, niezwykłą, by nie powiedzieć cudowną, w swoim działaniu, oddziaływaniu figurą Pana Jezusa Chrystusa jako Króla Polski, właśnie tę parafię Chrystusa Króla do godności i rangi sanktuarium. Jest to niezwykłe wydarzenie, a wczoraj, dosłownie wczoraj, to jest w siódmą niedzielę zwykłą, właśnie w sanktuarium Chrystusa Króla w Świnoujściu ksiądz kustosz, wspaniały kapłan, pochodzący z bardzo takiej bogobojnej rodziny i ziemi tarnowskiej, z Małopolski, a służący już od wielu dziesiątków lat właśnie tam naszemu narodowi, na tym przeuroczym skrawku szczecińsko-kamieńskim, nad Bałtykiem, ogłosił ten dekret i podał do publicznej wiadomości w takiej przepięknej uroczystości ogłoszenia tego aktu i podania do publicznej wiadomości w Kościele w Polsce i na całym świecie. A pamiętamy, kochani Państwo, że wczoraj było wspomnienie tych świętych dzieci, które właśnie w Fatimie mogły zobaczyć Matkę Najświętszą i przekazać to jakże ważne przesłanie fatimskie całemu światu. Więc widzimy, kochani Państwo, że Pan Jezus bardzo umiłował nasz naród, naszą ojczyznę, Kościół w Polsce i przez to państwo polskie, czyli naszą zewnętrzną organizację społeczną, którą jest Rzeczpospolita Polska, że my dostępujemy takich łask, że wcześniej Pan Jezus podarował nam Matkę Najświętszą jako naszą królową i jak wiemy, że wszystkie najważniejsze wydarzenia w dziejach świata, kochani Państwo, to warto wiedzieć, w ostatnich wieków rozstrzygały się na Polsce. I osobiście jestem pewien, jeżeli dobrze rozumiem pytanie pani redaktor,
że zarówno ten akt Episkopatu Polski, poświęcenia Polski Panu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Wszechświata, że to także jest milowy kamień w tej drodze wszystkich pokoleń narodu i społeczności Polek i Polaków w kraju i za granicą, czyli w ojczyźnie i pośród Polonii. I teraz tego typu akty księdza arcybiskupa i metropolity szczecińsko-kamieńskiego profesora Andrzeja Dzięgi, wydaje mi się, że to są najważniejsze akty tego okresu i one już przynoszą swoje zaskakujące, bym powiedział, owoce w historii Polski, bo jak wiemy, pewne rozstrzygnięcia, które dokonują się choćby w państwie polskim ostatnich dni, one są bardzo ważne dla rozstrzygnięć, wydaje mi się, na arenie międzynarodowej i w polityce międzynarodowej. Ale nie ulega wątpliwości, kochani Państwo, że jakkolwiek dotychczas naród polski i Kościół w Polsce uczynił bardzo wiele dla kwestii intronizacji Chrystusa, Pana, jako naszego króla, króla naszego narodu, króla naszej ojczyzny, króla Kościoła w Polsce, bo przecież każdy Polak, który jest chrzczony, to między innymi jest chrzczony w imię Chrystusa jako króla, proroka i kapłana, arcykapłana Nowego Przymierza. Czyli my już w akcie Chrztu Świętego jesteśmy przez naszych bogobojnych rodziców i nasz jeszcze dzięki Bogu bogobojny naród polski, my jesteśmy od kolebki, od niemowlęcych lat poświęcani i chrzczeni, czyli naznaczeni znamieniem Chrystusa Króla, a to zapewne, o co pani redaktor Krystyna pyta nas wszystkich i inspiruje tym samym do pogłębionej refleksji, to jest właśnie kwestia tego, że trzeba się, kochani Państwo, nam wszystkim i osobiście, i wspólnotowo, począwszy od małżeństw, rodzin, społeczności parafialnych, gminnych, województw, powiatów, miast, wiosek, po prostu całej naszej ojczyźnie i Kościołowi w Polsce i państwu polskiemu, potrzeba jeszcze takiej definitywnej odpowiedzi na pytanie, które postawił Piłat do narodu żydowskiego. A mianowicie, a wcześniej jeszcze postawił samemu Chrystusowi, czy ty jesteś królem żydowskim? I Pan Jezus, jak wiemy, odpowiedział, tak, ja nim jestem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Drodzy Państwo, jeżeli mielibyśmy taką sytuację, a wydaje mi się, że kontekst historyczny jest taki, że sama historia Europy i świata, nawet ostatnich dni, pyta nas dosłownie tak jak właśnie podczas tego programu nasza droga przezacna pani redaktor Krystyna. Czy dla nas Polaków Pan Jezus jest królem? Innymi słowy, pytanie Piłata pod adresem Polski jest jednoznaczne. Panie Jezu, czy ty jesteś królem polskim? I ja jestem, drodzy Państwo, absolutnie pewien,
że gdyby był Piłat za czasów życia Pana Jezusa na ziemi, postawił Panu Jezusowi takie pytanie: Panie Jezu, tam gdzieś na północy żyją ci Sarmaci, czy Ty jesteś ich królem? A obecnie, gdyby Piłat mógł zapytać, bo przecież Piłat żyje. Jak słyszeliśmy, wedle tradycji, Piłat uczynił wiele, żeby przez swoją wrażliwą żonę jednak się nawrócić. Jest mowa o tym, że Piłat się nawrócił na wiarę w Chrystusa, czyli uznał Jego boskość i Jego człowieczeństwo i Jego królewskość. To ja jestem, drodzy Państwo, absolutnie pewien, że Pan Jezus by odpowiedział tak samo, jak odpowiedział Piłatowi w stosunku do narodu, z którego wyrósł, w porządku ciała z niepokalanej Matki Najświętszej, a tym samym z rodu króla Dawida. Tak, ja jestem królem Polski. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, żeby dać wszystkim Polakom, całej Polsce, świadectwo o prawdzie. A co to jest, kochani Państwo, za prawda, jeżeli mówimy o tym wymiarze królewskim Pana Jezusa? Chodzi tutaj o kwestię władzy. I jak wiemy, że Pan Jezus, jeżeli używamy właściwie i rozumnie pojęcia Pan Jezus, tego pojęcia Pan Jezus możemy użyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uznajemy Pana Jezusa za naszego władcę. I kochani Państwo, tutaj zupełnie tak na marginesie możemy sobie powiedzieć, że my jako Polacy, my powinniśmy uczcić, uszanować władzę Chrystusową jako najwyższą nad całą Polską, czyli nad każdym z nas, nad wszystkimi polskimi rodzinami, wspólnotami kościelnymi, administracyjnymi, samorządowymi, państwowymi, nad całą ojczyzną, nad Kościołem w Polsce, bo nasz Kościół lokalny, reprezentowany przez Episkopat Polski przed Stolicą Apostolską, to jest cząstką Kościoła Chrystusowego. To jest Kościół Chrystusowy. Czy też nasze państwo, którego dziełem jest w pierwszym rzędzie Pan Bóg. Bo gdyby nie prawo naturalne Pana Boga, to nie mielibyśmy w ogóle oparcia, podstawy i fundamentu do tego, żeby zbudować państwo nasze oparte na społeczności Polek i Polaków. W związku z tym, kochani Państwo, trzeba nam o tym myśleć w obecnym kontekście historycznym. I jeżeli wolno mi wypowiedzieć taką radę dla wszystkich naszych rodaków i w kraju, i pośród Polonii, szczególnie oczywiście mamy na myśli Polonię USA i Kanady, bo jesteście od nas bardzo daleko i jesteście bardzo dużą społecznością narodową pośród tych społeczności amerykańskich, północnej Ameryki, i was wszystkich jak najserdeczniej pozdrawiam, oczywiście całą Polonię i Australii, i Azji, i Afryki, i Oceanii, i oczywiście Europy, i wszystkich krajów. Nawet, kochani Państwo, nasi rodacy znajdują się na Antarktydzie, prowadzą badania naukowe. Więc mamy naszych rodaków rozsianych na całym świecie. Ale to, co jest dla nas w tej godzinie historycznej najważniejsze, żeby wszyscy, cała nasza społeczność narodowa i społeczność Polski poświęciła się Panu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Polski. Żebyśmy uznali bez żadnych odcieni, podtekstów czy niedomówień, że Panie Jezu, Ty jesteś najprawdziwszym
jedynym, najwyższym władcą Polski, ponieważ wszelka władza w Kościele pochodzi od Ciebie, Panie Jezu Chryste. Wszelka władza w państwie pochodzi od Ciebie, Panie Jezu Chryste, jako Królu Polski. Ponieważ wszelka władza narodu polskiego i całej społeczności polskiej, która ma też swoje mniejszości narodowe, obiektywnie pochodzi od Ciebie, Panie Jezu Chryste, jako Królu Polski. I władza każdego ojca, matki, kapłana, biskupa, prezydenta, premiera, posła, senatora, starosty, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów w poszczególnych gminach, w naszych społecznościach. Władza każdego urzędnika, każda władza medyczna w świecie medycyny, każda władza wszelkiego typu, kochani Państwo, w technice, w gospodarce, w komunikacji, wszystko to pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa jako Króla Polski. Czyli podsumowując, obiektywną, niekwestionowalną, a co więcej, świętą prawdą o relacji władzy w Polsce jest ta, że Pan Jezus Chrystus jest nie tylko królem nieba i ziemi, nie tylko królem wszechświata, lecz także, i co jest dla nas, Polaków na całym okręgu ziemskim, takie słodkie, wspaniałe, pięknie brzmiące. Pan Jezus Chrystus jest także królem Polski. I, kochani Państwo, podkreślę, że te czasy, które przeżywamy wspólnie, przeżyje dobrze, zdrowo, szlachetnie, w sposób prawy, jak trzeba będzie to także heroiczny i definitywny, tylko człowiek, tylko taki Polak i taka Polka, którzy poświęcą się w sposób rozumny, mądry, świadomy i z całą wolnością naszego ducha i z całą pamięcią naszą i z całym obszarem duszy naszej polskiej i serca i ciała i całej polskości Panu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Polski. On jest Bogiem i zarazem prawdziwym człowiekiem, czyli naszym polskim bratem w człowieczeństwie wszystkich Polek i Polaków. I dlatego powinniśmy z najszczerszego serca i jednocześnie z niewyobrażalnymi w skutkach pozytywnymi owocami poświęcić się w tej godzinie historycznej, w dziejach Polski już ponad tysiącletniej, Panu Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Polski. I takiej mądrości wszystkim Państwu z całego serca życzę. I o taką mądrość każdego z nas zapewniam, że się codziennie modlę i zapewniam, że też ze swej strony staram się czynić wszystko, żeby Polska, jak to nasi wielcy święci, męczennicy, a także święty Jan Paweł II papież, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas naszego polskiego milenium, ze wszystkimi świętymi i błogosławionymi, żebyśmy uwielbiali imię Pana Jezusa Chrystusa jako Króla Polski. Niech On wszystkich Państwa, całą Polskę, jako nasz polski Król i całą Polonię, niech swoją bosko-ludzką dłonią pobłogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze słowo, które ksiądz do nas skierował, słowo umocnienia. A już tak na koniec, proszę powiedzieć, bo chciałabym zakończyć naszą rozmowę optymistycznym akcentem. Czy powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami
I czy zwycięstwo jest po naszej stronie, katolików? Odpowiedź na to pytanie wynika z tych treści, które dzisiaj pewnie w sposób taki opatrznościowy za pośrednictwem tego prowadzenia wspaniałego naszej przezacnej, drogiej pani redaktor Krystyny mogliśmy tutaj przeżyć. Dlaczego, kochani państwo, jako wszyscy Polacy na całym okręgu ziemskim, we wszystkich naszych pokoleniach powinniśmy się wykazać niesamowitą dumą, szczęściem, honorem, dlatego że Pan Jezus Chrystus, On przyjął, On stworzył Polskę jako swoje królestwo. On pobłogosławił Polsce jako swojemu królestwu. On nas przecież przyjął do społeczności dzieci Bożych w swoim zbawiennym, jedynie zbawiennym Kościele opartym na świętym apostole Piotrze. I On tak poprzez niepokalaną Matkę Najświętszą Maryję tak się cudownie in eternum, czyli na wieki, zaprzyjaźnił z Polską, że to jest nasza polska najgłębsza racja. To jest ta polska racja stanu, jeżeli chcemy ją zdefiniować, że Polska jest dziełem Chrystusowym i zarazem Boga Ojca i Ducha Świętego, że Polska jest prowadzona drogą zbawienia i odkupienia Chrystusowego i że Polska ma perspektywę wieczności w niebie, w królestwie tym nieskończonym, boskim, definitywnym, które Pan Bóg przygotował wszystkim, którzy Go miłują. A jednym z aktów miłości Boga to jest przyznanie się do tego, że On jest naszym władcą i królem, czyli że jest królem Polski. To jest moja najgłębsza racja i zarazem najgłębsza nadzieja dla jutra Polski i następnych lat, czy dziesiątków, czy setek, czy tysięcy, nie wiemy. Bo to wie tylko Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Ale to, co na pewno wiemy, że Polska zwyciężała, zwycięża w dniu dzisiejszym i będzie zwyciężać aż do dnia ostatecznego i na wieki w mocy, mądrości, prawdzie, miłości, sprawiedliwości, w prawie i w całym ładzie, który nam objawił nasz Pan i Bóg i prawdziwy człowiek, Jezus Chrystus, jako także najprawdziwszy i najświętszy Król Polski.